Grupa młodzieży z Niemiec jest częścią projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego, którego celem jest rozwój zawodowych i socjalnych kompetencji uczestników. Renowacja cmentarza żydowskiego w Strzegomiu, który jest częścią większego projektu, przygotowano dla bezrobotnych przez Stowarzyszenie na Rzecz Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych w Bad Freienwalde. W projekcie ogólnie uczestniczy 20 bezrobotnych, którym towarzyszymy w pracy. Młodzi bezrobotni, którzy tym razem przyjechali do Polski, do Strzegomia, z zamiarem odrestaurowania żydowskiego cmentarza, mają możliwość rozwoju swoich zawodowych i socjalnych umiejętności, a także poznania wartości pracy. Jest to bardzo interesujący projekt. Chcielibyśmy wszystkim, którzy wspierają go, serdecznie podziękować. Ze strony polskiej projekt wsparła młodzież zespołu szkół w Strzegomiu. Młodzież bardzo chętnie zaangażowała się w tą akcję. Już w czerwcu wcześniej sprzątaliśmy ten cmentarz, by go ocalić od zapomnienia. Dlatego teraz możliwość spotkania się z Niemcami to dla nich jest wręcz nagrodą, ponieważ mogą złapać bezpośredni kontakt z językiem i wymienić się doświadczeniami z Niemcami. Staramy się nie ingerować bezpośrednio w ziemię, tylko wszystkie prace wykonujemy na powierzchniach. Oczyszczamy ją z gruzu i z zieleni. Zakres prac i sposób ich wykonywania został wcześniej ustalony z naczelnym rabinem Polski Michałem Szudryszem.